Budziło nas wtedy, gdy na świat powstawał z pyłu. Budziło się życie, kiedy nic jeszcze nie było. Pierwsze rośliny wyrastały z ziemi, gleby. Powstawały komórki i być może ameby. Nie było nas wtedy, gdy pojawił się tlen. To wszystkie rośliny dały nam ten dar jak sen. Bo przecież bez tego nie byłoby tu życia. To równie jest potrzebne jak woda do picia. Nie było nas wtedy, gdy rodziły się zwierzęta i zaczęła się życia istna droga kręta. Bo nasza ziemia nie czekała na fetę, gdy dryf kontynentu kształtował tą planetę. Nie było nas wtedy, gdy świat pełnią przecież kwitł. Morskie życie drzewa nie przeszkadzał im nikt. Rzeki i jeziora i powstawanie gór. Coraz nowe gatunki wkraczały w rajski bór. Nie było nas wtedy, gdy pierwsi ludzie tu byli. Najpierw się tułali, a się w końcu osiedlili. Robili narzędzia i zaczęli polowanie. Głównie to walczyli o swoje przetrwanie. Nie było nas wtedy, gdy miasta budowano. Wieża babilońska czy piramidy stawiano. Stwarzano legendy czy wiarę w Boga. Dla niektórych ludzi to wciąż jedyna droga. Nie było nas wtedy, gdy się ludzie rozwijali. Astronomia, biologia, różne rzeczy obliczali. Pojawiły się różne nowe wynalazki. Ludzie się zmieniali, wkładali na siebie maski. Nie było nas wtedy, gdy zaczęła się ekspansja. Budowanie statków, wielka eksploracja. Dookoła świata Magellana, wielka podróż. Płynięcie w nowy świat, wynalazek samolotów. Lecz jesteśmy teraz w czasach wielkich wynalazków. Maszyny, roboty są częścią naszych obrazków. Pierwsze loty w kosmos, bicie każdego rekordu. Skok ze skraju ziemi, ponad dźwiękowa podróż. Jesteśmy teraz, lecz wciąż szukamy prawdy. Iluminaci, giganci grali inne jazdy. Czy Atlantyda to mit, choć znaleziono Troje? Możemy krótko powiedzieć, to są czasy moje. Bo jesteśmy teraz, gdy planeta umiera. Niedożywione dzieci, ponadczasowa cholera. Polowanie na zwierzęta, trofeum zdobycie. Nosorożce czy słonie będą niedługo już micie. I więcej różnych zwierząt jest bliskich wymierania. Rafa koralowa jest początkiem do dodania. Jesteśmy teraz, gdy globalne ocieplenie. Czy to pic na wodę, czy planety gnębienie. Roztopy Antarktydy, nasze masowe niszczenie. Umieranie pól na naszym terenie. Lecz jesteśmy teraz, gdy oceany są w plastiku. Bo recykling odpadów nie daje wyników. Produkujemy więcej, wszystko ma opakowanie. Wyrzućmy więc, no bo co się przecież stanie. Bo jesteśmy teraz i gnębione są pupile. Bo niby jesteśmy lepsi, dla mnie ludzie to debile. To co na przykład w Chinach jest wyprawiane. Żywe koty czy psy są w garze gotowane. Jesteśmy teraz, gdy pożar ziemi puca. Nie jest tak ważny jak w Notre Dame się rzuca. Bo płonący kościół to wielka katastrofa. Lecz o Amazonii nie jest już taka mowa. Jesteśmy teraz i co z tym zrobimy? Czy dalej na niszczenie świata pozwolimy? Bo każdy z nas musi spojrzeć pierw na siebie i pomóc już teraz tej naszej pięknej glebie. Bo jesteśmy teraz i to jest nasz czas. Jesteśmy teraz, nie rozróżniajmy już raz. Jesteśmy teraz, zadbajmy o piękną przyszłość. Jesteśmy teraz, niech nas wypełnia miłość. Jesteśmy teraz, słuchajmy mądrych rad. Bo jesteśmy teraz, zostawmy po sobie ślad.